Witajcie, z tej strony DarkSirNobody, a to jest kolejny odcinek z Mistrzów Minecrafta i Magii. Jest środa już niestety, serwer padł na tydzień, dlatego że Karimiego nie było i średnio mogłem tutaj cokolwiek robić, cokolwiek nagrywać. Przy okazji nie miałem weny na pozostałe serie, więc byłby problem z takim, no, z taką słabą jakością, więc wolałem tego uniknąć. Także poczekajmy już na serwer. Jak tylko się pojawił, to troszeczkę tutaj ogarnąłem teren. Nie nagrywałem od razu, dlatego że mnie nie było. Przez tydzień byłem w Lublinie. Miałem na początku być tam tylko 3 dni. Niestety troszeczkę mi się przedłużyło. Dobrze, w międzyczasie Quarry nam wykopało sporo surowców. Tutaj troszeczkę sobie ogarnąłem, wiadomo, światła. Trochę to pomieszczenie wygląda teraz inaczej niż wyglądało. I tutaj zrobiłem jeden myk, mianowicie wymieniłem te chassisy na te takie Mark 2. Tutaj mamy Mark 1, co średnio widać. Tak, tutaj mamy Mark 2, dlatego że stwierdziłem, że za dużo było tych pulverizerów, zwłaszcza że niektóre rzeczy musimy tylko sobie przepalić. A niektóre najlepiej, żeby były od razu i przepalone, i przemielone, i przepalone, typu właśnie Jelorid, czy Jelorium. Jelorium czy Jelorid? Dobra, nieważne. Do tego powinno być zawsze przepalone od razu, automatycznie, bez naszej ingerencji. A w dzisiejszym odcinku, tak jak się domyślacie, ta część związana z craftingiem, już ją sobie powoli będziemy robić. A w tym celu przygotowałem się, mam Logistic Crafting Table i Crafting Logistic Pipe. No i tutaj możemy sobie na specjalnie przygotowanym podejście, można tak powiedzieć, już ustawiać sobie stoły do automatycznego craftingu. I tak, w dzisiejszym odcinku tak sobie zrobimy automatyczny crafting, przynajmniej część. Nie będę tego wszystkiego robić na kamerze, dlatego że tego będzie strasznie dużo. A mimo wszystko, no, nie chcę was zanudzić. Nie chcę was zanudzić. Poza tym zabraknie mi na pewno tych stołów, więc no, tutaj taki rządek sobie zrobimy. Myślę, że to na razie nam wystarczy. Tutaj możemy już podłączać wszystko. Okej. I tak, nie będę ukrywać, że ten crafting, wszystko co będzie na zamówienie, będzie nam szło dłużej. Będzie nam szło dłużej, dlatego że wszystkie te skrzynie, które nam wysyłają do tych paczek, są z tamtej strony. Natomiast uważam, że to jest całkiem rozsądna cena za to, że się nie przygotowaliśmy, powiedzmy, i musimy coś dorobić sobie jeszcze. Poczekać możemy, nie musimy nigdzie latać, a czas, no to jednak jakikolwiek powinniśmy tutaj poświęcić. Mógłbym jeszcze ten system troszeczkę poprawić, tak żeby rzeczywiście nie czekać. I będzie to wyglądało w ten sposób, że wszystkie te rzeczy, których będziemy potrzebować bardziej, będą tutaj bliżej, z oczywistych powodów. Czyli wszystkie patyczki, patyczków używamy częściej. I tak, nie pomyślałem sobie o tym, że teraz będę potrzebować się tam jakoś dostać, tylko sobie po prostu poustawiałem rurki. No nic, to już nie będzie... Diamond Ore sobie schowamy, nie jest nam potrzebny w tej chwili. Czego będziemy na pewno potrzebować? Będziemy potrzebować trochę drewna. I weźmy sobie stack, bo tak. Aha, okej. Nie to chciałem. Teraz tak, ustawiamy sobie drewienko i tylko z tych będziemy mieć, z tego będziemy mieć patyczki. Nie będziemy sobie ustawiać różnych. Import mamy. Co jeszcze? Chwila, bo w ogóle zobaczę co możemy mieć z tego. Schodki to nie będzie nam potrzebne. Bloki jakieś tajemnicze też nie. Chisel, a tutaj nie mamy. Ok. Chwila. Crafting, tak. Ten crafting to też nam nie będzie potrzebne aż tak. Zdecydowanie nie. Na pewno skrzynia. Na pewno skrzynia nam będzie potrzebna. Więc sobie układamy tutaj skrzynię. Import oczywiście. Co tam jeszcze mamy? Będziemy potrzebować skrzynię. No z bloka nie będziemy potrzebować. Bookshelfa raczej nie. Piston i tabliczki. No tabliczki nam się przydadzą, pistony prawdopodobnie również, ale do tego będziemy potrzebować więcej różnych dziwnych rzeczy. Te upgrade'y wszystkie też sobie zrobimy, ale to później. Lekterny nie aż tak bardzo. I w zasadzie jeszcze tak. W zasadzie aż tak tutaj ważnych rzeczy nie ma do wykonania. No te slaby, pipy, ale pipy to będzie osobny dział, powiedzmy. Patyczki, plate, guziki. I czyli tak. Przede wszystkim zrobię sobie trochę patyków. Tak, aż tyle mi nie będzie potrzebne, co prawda, ale sobie zrobię. I teraz to będzie nam dla nas bardzo istotne. To będzie dla nas bardzo istotne. I to sobie zaimportujemy od razu. I bardzo istotne będą dla nas takie rzeczy jak, powiedzmy, drzwi, bo je często sobie robimy, oraz na przykład dobra, tutaj będziemy musieli sobie, jak będziemy chcieli coś stworzyć, to będziemy musieli jednak sobie usuwać te rurki, dlatego że nam przeszkadzają. I na przykład będą nam potrzebne jeszcze takie zębatki. Dobra, to już mamy. Możemy postawić, możemy wziąć, zaimportować. No i voilà. I teraz czy to się pojawia? Tutaj wiem, że nie będziemy mieć żadnych tych, więc weźmiemy sobie, zamówimy stack. Także to już poszło do mielenia. Tutaj na pewno nam będą potrzebne patyczki. Tak. I to dopiero się tworzy. No i nam to leci. I za chwilę powinniśmy tu mieć. Za chwilę. No może trochę dłuższą niż tam krótka chwila, ale mamy. I nie musimy ganiać, nie musimy się pierdzielić z tymi patykami, zastanawiać jaka jest receptura. To wszystko nam tutaj za chwilę przypłynie. Dodatkowo dowiedziałem się, w zasadzie dzięki dla jednego widza, który mi o tym powiedział, ponieważ byłem zbyt głupi i po prostu Karimi mi jeszcze źle podpowiedział, bo oczywiście to jest wszystko jego wina, tak, oczywiście, że tutaj użyłem złej rurki i dlatego mi to nie działa, bo to nie jest provider, tylko supplier. To powinien być supplier. Także będziemy potrzebować jakiegoś niebieskiego barwnika. Nie chce mi się lecieć po kwiatki, także użyjemy sobie zwykłego lapisu. Logistyki mamy. Więc hop. Hop. No i jest. I mamy supplier. Ja go sobie potestowałem trochę na świecie testowym i on jest taki trochę dziwny i nie do końca rozumiem zasady jego działania. Wiem tyle, że... Chwila, potrzebujemy jednej sztuki. Wiem tyle, że trzeba ustawić albo na full chyba. Dobra. Otwieramy. Dobra. I to najlepiej, żeby ustawić od razu na stack. No, jeszcze trochę. Może niekoniecznie. Okej. Dopełnimy jeszcze. Tylko 16 kliknięć, to nie jest dużo. Dobra. I jako partial, tak. To nam powinno zamawiać, kiedy nam będzie brakować. Albo kiedy nam zabraknie, to dorzuci. Nie wiem. Mówiłem, to jest nieco dziwne. Ale jak nawet jeżeli nie ustawiłem teraz tego dobrze, to powinno to banglać w tej chwili. No, powinno banglać. Osobną kwestią poza automatycznym craftingiem jest automatyczne przepalanie, czytaj w zasadzie przepalanie na życzenie, nie to co mamy tutaj, powiedzmy, tylko autentycznie przepalanie na życzenie, chcemy coś, to bierzemy, przepalamy i tak dalej. Zastanawiam się, gdzie to w zasadzie umieścić, bo tutaj to wszystko przewidywałem na automatyczny crafting, ale nie wiem, czy nie zrobiłem sobie, nie poświęciłbym jednej sekcji takiej na automatyczne przepalanie właśnie. Przepalanie i nie tylko, ponieważ mam co do tego większe plany, mianowicie automatyczne napełnianie na przykład płynnym redstone'em, na przykład wiaderek i wysłanie tego do nas, jeżeli będziemy tego potrzebować, albo coś takiego, albo nawet połączenie jednego z drugim, czyli na przykład będziemy potrzebować czegoś takiego jak chwila, gdzie ja to miałem. Nie wiem, gdzie ja to miałem. O, Signalum Ingoty, wiadomo, że do tego potrzeba czegoś takiego jak takiego proszku Signalum Dusta, a do tego będziemy potrzebować trochę Dusta, tam z kopru i silveru bodajże, do tego wiaderko z redstone'em i to możemy ze sobą połączyć, także nie mamy nic, nie mamy redstone'a, żadnego wiaderka redstone'a, nie mamy, powiedzmy, mamy tylko sztabki i zrobimy sobie automatyczne pulwerizowanie, chociaż w sumie nie ma takiej potrzeby, dlatego że wszystko z Quarry nam się pulwerizuje, dopiero my potem sobie możemy przypalić. Możemy sobie na przykład zamówić, to nam się automatycznie spulweryzuje, automatycznie napełni bucket z redstone'em i to się wyprodukuje Signalum, potem się automatycznie jeszcze przepali. Bo to by było niezłe. To by było niezłe i to mi się w zasadzie, taka opcja mi się podoba. Weźmiemy sobie redstone tych kabli i pociągniemy sobie w zasadzie nie wiem jak to sobie pociągnąć. Na pewno wiem, że tutaj gdzieś spod podłogi się to zaczyna, tylko gdzie to zapomniałem nawet. Gdzieś tutaj na pewno. Tak, i tutaj... O, siema. Dobra, do tego nie będziemy ruszać, to będziemy omijać. Tutaj pod podłogą pójdzie to dalej i najlepiej to by było gdzieś to tutaj zrobić i w sumie nie wiem, czy tak tego nie zrobimy. Okej, ciągniemy tutaj kabel. Tak, właśnie tak, to możemy już sobie zaklepać. Dużo tego w sumie nie ma. Ale trochę jest. Hop, tutaj będzie nasz kabel. I tak, tutaj od spodu Może od razu tak, bo żeby nie przedłużać. Mam tutaj Redstone Furnace. Ja sobie układam... sobie to... nawet nie. Ja sobie układam dokładnie odwrotnie. Co prawda dzięki temu nie będę wiedzieć, co ja tutaj mam. Ale to mi się przyda mi się więcej przestrzeni, więc będą po prostu ustawione przodami do siebie, zadkami do w każdej innej strony. I teraz co ja chcę zrobić? Przede wszystkim chcę ustawić, żeby co robiło? Żeby wszystko wywalało do góry, a ciągnęło wszystko od dołu. Tak, ale paradoksalnie do tego, w sumie to może być tak nawet ustawione, nie ma przeszkód w zasadzie. Tak, chciałem, żeby górą płynęła energia. I dlaczego w zasadzie górą, a nie dołem, skoro będziemy chcieli wyciągać to górą? Dlatego, że nie będziemy tego wyciągać górą, tylko bokiem. I do tego nam się przydadzą chasiski, ale stwierdziłem, że tak, nie chcę ustawiać sobie tutaj takiego rządku z tych furnace'ów. Chcę, żeby dwa mi obsługiwały wszystko. Tylko nie wiem, czy tak się da. To znaczy, mam nadzieję, że tak się da, ale nie wiem, czy tak się da. Dlatego teraz to sprawdzimy. To sobie od razu skonfigurujemy też tutaj, czyli od tyłu będzie nam ciągnąć rzeczy do przepalenia, od góry będzie nam je wyrzucać. Tak. Tak, to mniej więcej tak będzie wyglądać. I co? Z góry będzie płynąć? Czy jakoś to zrobić prowizorycznie od dołu? No zobaczymy. Teraz tak, mam chasiskę. Mam jedną chasiskę. Nie mam więcej chasisek, ale dobra. Mam jedną chasiskę. Teraz tak. Gdzie ja mam... Mam diamond i tutaj mam iron, tak? Mam iron chipsety, mam trochę żelaza jeszcze, bardzo dobrze. Dlatego, że tutaj sobie robię... A, bo to jest... Dobra. Chcę rurki zwykłe, logistyczne, tak. I robię od razu Mark 4. Najwyższa jest Mark 5 i sobie od razu robię Mark 5. Dlaczego? Dlatego, że to mi będzie potrzebne. I ja sobie ustawiam je tak. I teraz będę musiał je jeszcze jakoś podłączyć do sieci. Więc tak trochę będę musiał to pokombinować, bo potem ten układ się zmieni, ale chcę sprawdzić w ogóle, czy to będzie działać, czy to nie będzie działać i muszę zrobić coś innego. Więc tutaj sobie są te Mark 5 i one mają slotów, już wam pokazuję na te karty, dużo, bo 8 slotów. I teraz tak, teraz wyrzucam sobie te wszystkie niepotrzebne rzeczy w tej chwili, które potrzebne nie są. A, dobra, to jest do Quarry, dobra, nie wiedziałem z czym to się je. I teraz tak, teraz potrzebuję... coś, co się nazywa crafting module i ich sobie przywołujemy sztuk, tam jest 16. No na razie sobie przywołamy sztuk 10, bo tyle, nie, sztuk 12 w sumie. Modul, bo chyba tyle nam będzie na razie potrzebne. Do tego będziemy potrzebować ekstraktor module, 2 sztuki również. I to nam już przepłynie, hop, 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 no jeszcze ekstraktorki, hop, hop, hop. I teraz od razu sobie skonfigurujemy ekstraktorki na up, czyli będzie nam wyciągać stąd, mimo że będzie to tutaj. Tak, bardzo, bardzo logiczne, ale tak, tak to mniej więcej będzie wyglądać. Teraz będziemy potrzebować sobie wszystko to, co będziemy chcieli przepalać, sobie ustawić na tym, czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12. Dobra, Chodźcie za mną. Ja to nie wiem, czy jest potrzeba tego ciągać, ale okej. Zrobimy to. Dobra, gdzieś tu może mogę jeszcze to powrzucać tutaj. Ostatecznie nic się nie stanie. Okej. I teraz ustawiamy sobie. Fakt, że wziąłem wszystkie karty rozszerzenia, moduły, a potrzebny mi jest jeden. I teraz będę potrzebować tak. Mamy Pulverized Iron. I ustawiamy sobie Iron Ingot na końcu, czyli to jest na pewno Iron, na pewno Iron. Sobie wrzucamy tę kartę. Dobra. To już to możemy sobie odesłać. Tak będzie najlepiej. Iron. To możemy odesłać. Będzie Copper. Wrzucamy. To możemy odesłać. Będzie będzie teraz tin i tin. Przepraszam. Będzie tin. Wrzućmy. Sprawdzę tylko, czy tam nie zrobiłem takiego błędu. Dobra, nie zrobiłem. To możemy odesłać. Teraz będzie, powiedzmy, gold i gold. Nie to. Tutaj to. I tutaj jest gold. Tak, tutaj jest nasz pulverized. Ok, znowu odsyłamy. I znowu możemy wrzucić. Tak samo będzie z ironem. Z silver, przepraszam, z silverem. Czyli output na to i to będzie input. Wrzucamy. Odsyłamy. Tak samo będzie z leadem. Tutaj wrzucam wszystkie te, które są naturalne. Te nienaturalne, które my craftujemy, to dopiero sobie wrzucę z drugiej strony. Czyli wszystkie stopy. Dobra, to sobie wrzucamy. I ile nam tam zostało? Jeszcze jeden, czyli będzie na ferrous. Moment, to było na lead. Dobra. To było na lead, więc odsyłamy lead. I zostaje nam na ferrous. Ok. Więc idzie tak i idzie tak. I teraz będę potrzebował sprawdzić, czy to nam na pewno obsłuży. Tak, chodź tu. Mamy. Zobaczymy, zamówmy sobie jedno. Mamy 0 i teraz zamawiamy sobie 10 i zamawiamy sobie 10 silverów. I zobaczymy, co się stanie. Czy to sobie będzie przeszkadzać? Co nie pójdzie, to wróci. To będzie nam tutaj przychodzić. To chwilę potrwa, także może wrócę za chwilę. Okej, dobra wiadomość jest taka, że działa, zła jest taka, że nie działa bezbłędnie. Znaczy, jeżeli sobie ustawiamy dużo zamówień w kolejce, to może nam troszeczkę to spartaczyć. Wszystko nam doszło. Poza tym, że kopru zamawialiśmy sztuk 10, z tego co pamiętam, tak, jeden koper, ale tutaj koper sobie zamówiliśmy, a nam przyszło tylko 6 w sumie, z zamówionych 11 sztuk. Więc no to nie jest takie fajne. Zobaczymy, jak to wygląda. Koper jest, jeszcze 5 sztuk. Poszło nie tam, gdzie chcieliśmy, żeby poszło. Więc no wszystko zostało wykraftowane, ale nie poszło tam, gdzie chcieliśmy. Niemniej system działa, więc wydaje mi się, że tak to mniej więcej będzie teraz wyglądać. I taki będzie system. Tak. Myślę, że to będzie mieć wbrew pozorom całkiem sporo sensu. Dobra, mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał i że to, co tutaj zaprezentowałem, być może Wam się przyda. Trzymajcie się i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach Mistrzów Minecrafta i Magii oraz kolejnych z moich serii, innych moich serii. Trzymajcie się, no i cześć.